Jedna z moich przyjaciółek przez ostatnie kilka tygodni, kiedy było bardzo palno i strasznie gorąco, co drugi dzień mówiła: och, nie mogę doczekać się zimy, żeby już padał śnieg, żeby już było chłodno, jak ja nie cierpię tego lata w St. Louis. Ale wiem, że gdy przyjdzie zima i gdy będzie minus 10 stopni, to ta sama osoba powie: ojejku, jak ja nie cierpię śniegu, żeby już przyszła wiosna i lato, żeby było słońce cieplutko na podwórku. Jedna osoba, dwa różne zdania, które gdy je się połączy, nie mają sensu. Bo logicznie rzecz mówiąc, jak to jest, że jedna osoba raz mówi: nie cierpię lata, chcę, żeby była zima, i ta sama osoba mówi: ojej, jak zimno, żeby już było lato. Logika nam mówi, że to nie ma sensu. Bo albo jest tak, albo jest inaczej. A jednak wszyscy z doświadczenia wiemy, że to ma sens. Bo tak jest. Bo gdy nam jest gorąco, gdy się pocimy niesamowicie, to myślimy o chłodnej zimie, o śniegu na chodniku, o tym, jak będzie przyjemnie i chłodno. Ale gdy przyjdzie zima, trzeba nam ten śnieg zamiatać i szuflem go odsuwać, to myślimy: och, żeby już kwiatki kwitły i słońce świeciło. Tak to jest. Że ludzie nie do końca są logiczni. I w to włączam również siebie. Że ciężko ludziom dogodzić. Patrząc według logiki, nasze twierdzenia, nasze odczucia nie zawsze mają sens. Podobnie ma się również sprawa z cytatami z Pisma Świętego. Czasami jak się położy obok siebie dwa cytaty, to to nie ma sensu. Dzisiejszy cytat z Ewangelii: jeżeli ktoś nie ma w nienawiści swego brata i siostry, swojej matki, swojego ojca, to nie może być moim uczniem. Brzmi bardzo dziwnie, tym bardziej, jeżeli położy się go obok cytatu: słyszeliście, nie zabijaj, a ja wam mówię, jeżeli powiesz na kogoś raka, już popełniłeś morderstwo. Albo z listu świętego Jana: ten, kto nienawidzi ojca i matki, brata i siostry, już popełnił morderstwo, a wiecie, że mordercy nie osiądą Królestwa Bożego. Można więc położyć te cytaty równolegle i wtedy można powiedzieć: nie ma sensu, bo jedno przeczy drugiemu. Jak to jest, że w tym samym Piśmie Świętym Jezus mówi: jeżeli nie masz w nienawiści ojca i matki, brata i siostry, to nie możesz być moim uczniem. A kilka stron dalej, w tym samym Piśmie Świętym jest napisane: jeżeli nienawidzisz, to jesteś mordercą, a morderca nie ma wstępu do Królestwa Bożego. To jak to jest? Albo jedno, albo drugie, tak? Nie. Jedno i drugie. To podobnie jak z tym, że w lato tęsknimy za zimą, a w zimę marzymy o słońcu. To zdanie ma sens w tym kontekście. Jeżeli zmienimy kontekst, to nie będzie miało sensu. Trzeba nam więc za każdym razem zapytać się, dlaczego ewangelista wkłada te słowa w usta Jezusa. Jaki jest cel tej konkretnej wypowiedzi i do kogo ona jest skierowana? Bo wszystko zależy od kontekstu, tak jak z tą zimą i z tym latem. Jeżeli nie masz w nienawiści swojej matki, swojego ojca, swojej siostry, swojego brata, nie możesz być moim uczniem.
O co chodzi Panu Jezusowi? Być może o to, że każdy z nas, każda osoba wierząca musi przejść przez proces dojrzewania wiary. A wiemy, jak jest przy dojrzewaniu. Kto z nas nie pamięta, gdy byliśmy nastolatkami, podlotkami czy podrostkami? Gdy się ma kilkanaście lat, to zawsze wie się lepiej od mamy i od taty. Co tam starzy wiedzą? Oni się nie znają na życiu. Ja wiem lepiej, co robić. To jest takie typowe zachowanie nastolatków. Bunt przeciwko temu, czego nauczyli nas rodzice, co wynieśliśmy z domu, z kościoła, ze szkoły. Ten bunt jest bardzo naturalny. Taka rebelia nastolatków, mimo że sprawia, że mama i tata siwieją bardzo szybko, jest bardzo zdrowa. Bo tak naprawdę bez tego buntu, jako nastolatkowie, nigdy albo trudniej byłoby nam w pełni dojrzeć. Zawsze bylibyśmy tym ukształtowanym przez rodzinę, przez środowisko, przez Kościół, człowiekiem bez własnych poglądów, bez własnego zdania, wierzący i akceptujący bez pytania wszystko to, co nam powiedziano. A taki bunt przeciwko rodzinie, taka rebelia przeciwko tym wartościom wpajanym w nas od dziecka sprawia, że z czasem przez ten etap buntu przechodzimy i budujemy nasze własne wartości, często na wartościach rodziny, kościoła, społeczeństwa. Ale wtedy robimy to już z naszego własnego wyboru, z naszą własną wolą. Zaczyna się więc od odrzucenia matki, ojca, od odrzucenia ich wiary, ich systemu wartości, a kończy się na stworzeniu własnego systemu wartości, na stworzeniu własnego poczucia odpowiedzialności. W czasie moich 2 lat nowicjatu, jeszcze w seminarium, codziennie odbywałem medytację według wskazówek jezuickiego księdza Antoniego de Mello. Ksiądz de Mello, jezuita, urodził się w Indiach i w swojej duchowości łączył wartości Ewangelii z praktyką buddystów, z medytacją buddyjską, zwłaszcza ze szkoły Zen. W jednym z ćwiczeń medytacyjnych ksiądz de Mello zachęca swoich uczniów, by wyobrazili sobie swoje życie jako budynek z cegieł, jako dom. Ksiądz de Mello mówi: życie, które utrzymałeś, życie, którym żyjesz, jest takim domem zbudowanym z cegieł. Te cegły, ten dom były tobie dane. Ty tego domu nie zbudowałeś. Ten dom, w którym żyjesz, dała ci rodzina, matka, ojciec, dziadkowie. Dało ci państwo, struktury społeczne, socjalne. Uformowała cię cywilizacja, kościół, twoja wiara. Wszystko, w czym żyjesz, zostało zbudowane i ukształtowane nie przez ciebie, ale dla ciebie. I ksiądz de Mello w tej medytacji mówi tak: abyś był dojrzałym chrześcijaninem, musisz dokonać dekonstrukcji, czyli rozbudowy tego domu. Musisz to życie, które tobie dano, rozłożyć na czynniki pierwsze, czyli cegła po cegle, wszystko zdekonstruować, czyli rozłożyć. I potem, gdy tego domu już nie będzie, gdy będzie płaszczyzna, proste pole przed tobą,
to Twoim zadaniem jest rekonstrukcja, czyli odbudowa. Weź te cegły, które masz, mówi ksiądz de Mello, i z tych cegieł zbuduj Twój własny dom. Zbuduj Twoje własne życie według Twojego projektu. Spraw tak, abyś czuł się w tym Twoim życiu, w tym Twoim domu komfortowo. Dokonaj własnych wyborów. Zbuduj swoje życie, swoją wiarę, swój system wartości według Twoich zasad, według Twojego planu. Dopiero wtedy możesz przeżywać swoją wiarę na sposób dojrzały. Bardzo ciekawe doświadczenie, bardzo ciekawa medytacja, która nie kończy się, a właściwie trwa całe życie. Najpierw dekonstrukcja i potem rekonstrukcja. I co ciekawe, według tego jezuity, gdy budujemy na nowo swoje życie, najczęściej w 99 przypadkach na 100, ten nowy dom wygląda nieomalże identycznie jak ten stary. Budujemy coś, do czego jesteśmy już przywykli i przyzwyczajeni. Ale to nieważne. Ważne jest to, że my dokonujemy tych wyborów. Że my świadomie budujemy nasze życie według naszej decyzji. To jest bardzo ważnym procesem chrześcijańskiego dojrzewania. Dekonstrukcja i rekonstrukcja systemu wartości, systemu wiary, wszystkiego, w czym żyjemy i w czym się poruszamy. Może o to chodziło Jezusowi, gdy mówi, jeżeli nie masz w nienawiści swojej matki, swojego ojca, nie możesz być moim uczniem. Bo by być prawdziwie dojrzałym uczniem, trzeba wybrać podążanie za Jezusem samemu, a nie dlatego, że babcia tak nas nauczyła, czy że ksiądz proboszcz tak kazał. Bycie uczniem Jezusa to bycie w wolności i z własnego wyboru. Nie z tradycji, nie z przymusu, nie z przyzwyczajenia, ale dlatego, że ja wybieram tą drogę, że ja buduję taki, a nie inny system wartości. Jak wiecie, kochani, w tym tygodniu kilka razy pisano o nas w gazetach, mówiono w telewizji, w radio, a wczoraj nawet jedna gazeta ogólnokrajowa, Huffington Post, dała o nas artykuł dosyć spory również. Czyli jesteśmy teraz w wiadomościach ogólnokrajowych. I ja muszę powiedzieć, cieszę się bardzo, bo to jest darmowa reklama. Nigdy nie byłoby nas w stanie zapłacić za tyle czasu antenowego, za tyle reklamy w gazetach, a nam to robią za darmo. Oczywiście niby sprawą kontrowersyjną jest to, że rozmawiamy z Kościołem Episkopalnym o możliwym zjednoczeniu się. I jak zawsze w gazetach po części napisali prawdę, po części jest to pewien skrót myślowy. Ale chodzi w tym właśnie o ten proces dojrzewania, żebyśmy my dokonywali wyboru tego, w co i jak wierzymy. Jako osoby dorosłe, jako osoby z własnej woli decydujące, czym jest mój dom, w jakim domu żyję. Chcę wyjaśnić jednak pewne skróty myślowe, które miały miejsce w tych różnych artykułach, bo najczęściej mówiono tak, że święty Stanisław będzie kościołem episkopalnym, czyli anglikańskim, a to nie jest prawdą. Prowadzimy dialog o hipotetycznej, czyli możliwej unii z diecezją episkopalną, czyli anglikańską. Co to znaczy? Jeżeli do tego by doszło, i to jest duże jeżeli, bo nie ma decyzji. Decyzja będzie należała do was, do wszystkich członków. Ale jeżeli do tego by doszło, to
to bylibyśmy w unii z kościołem episkopalnym, a nie parafią episkopalną. Są dwie różne rzeczy. Dalej pozostalibyśmy polską parafią katolicką, która jest w unii z diecezją episkopalną. Czyli nie bylibyśmy parafia episkopalna świętego Stanisława, tylko bylibyśmy polska parafia katolicka świętego Stanisława w unii z episkopalną diecezją Missouri. Dwie różne rzeczy. Można to porównać do kościołów, po polsku się mówi uniackich, czyli na przykład kościół grecko-katolicki czy ukraińsko-katolicki. Też są w unii z Rzymem, ale nie są kościołem rzymskim. Albo u nas w mieście jest kościół libański świętego Rejmunda. W środę mają świetne lunche. Zapraszam, żeby tam kiedyś w środę pójść na dobry lunch do świętego Rejmunda na 12 ulicy. Oni są kościołem libańskim. Ich msza jest po arabsku. Kościół i msza wygląda zupełnie inaczej od mszy rzymskokatolickiej, ale są w unii z Rzymem. Nie są kościołem rzymskim, są kościołem libańskim, katolickim w unii z Rzymem. I jeżeli my z jakimś kościołem wejdziemy w unię, być może z kościołem polskim narodowym, być może z kościołem ekumeniczną wspólnotą katolicką albo z kościołem episkopalnym, to wejdziemy z nimi w unię, a nie staniemy się kościołem episkopalnym czy polsko-narodowym. Bylibyśmy takim kościołem uniackim, zachowując własną tożsamość, nic nie zmieniając we mszy świętej, nic nie zmieniając naszej wierze, a jedynie łącząc się w unię, zyskalibyśmy biskupa i połączenie do diecezji. Ale to, tak jak powiedziałem, jest wybór w przyszłości, wcale nie tak bliskiej, tylko dalekiej. Panie Piotrze, może pytania w czasie ogłoszeń, jeżeli można prosić, ok? Dziękuję. Więc w związku z tym mówię o tym dlatego, że mówimy o dojrzewaniu, o wyborach, które muszą być wyborami osób dorosłych. Nie jako dzieci z przyzwyczajenia, bo tak nam mama powiedziała, bo tak nas tato wychował, ale jako osoba dorosła, która buduje swoją wiarę, swój system wartości według własnych decyzji.